Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No panika 2019, no to w zasadzie jest powtórka z rozrywki paniki 1987, tylko razy 5, razy 10. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. No była taka panika. Oprah Winfrey, no to jest murzynka, ona milionerka, miliarderka można powiedzieć, ona ma kilkaset milionów dolarów. Była wciągnięta do telewizji za punkty za pochodzenie, no później jakoś się tak wyrobiła, no ale doprowadziła do stanu politycznego w Ameryce takiego, jakiego jest dzisiaj. No ona między innymi jest winna właśnie za rozsiewanie tej paniki. Ona w czasie tego show, tego pokazu, no to właśnie tłumaczyła, że mówi, że badania naukowe pokazują, że jedna z 5 osób heteroseksualnych po prostu umrze w ciągu następnych paru lat ze względu na AIDS. I powtarzała, jedna z 5 osób umrze na AIDS. Oczywiście, że te przewidywania były kretyńskie, nikt w to nie wierzył, ale wychodziła i mówiła takie głupoty. Ale dlaczego mówiła takie głupoty? No bo naukowcy mówili takie głupoty i ona te głupoty przekazywała. Antoni Fauci, czyli ten gamoń, który ma 500 tysięcy dolarów rocznie na dzień dzisiejszy, no to właśnie w 1983 roku w żurnalu medycyny amerykańskiego stowarzyszenia medycznego napisał, że dzieci są strasznie zagrożone. To 1983 rok, ten sam Antoni Fauci, który głupoty opowiada na lewo i prawo, chce być po prostu aktorem. On biega po tych CNN-ach i innych podobnych MSNBC lewackich stacjach telewizyjnych i straszy. Jak straszył w 1983 roku? No straszył w ten sposób, że dzieci będą po prostu też umierały na AIDS, no bo będą miały kontakt z rodzicami, a rodzice będą miały bardzo dużo AIDS, bo jedna na 5 umrze. No ale to wszystko się zaczęło od tego, że follow the science, czyli nadążaj za nauką, idź za nauką, no ale to nie trzeba iść za nauką jak barany na rzeź. Teraz to samo, w czasie paniki 2019 ciągle mówią, nadążaj za nauką, czyli to takie snobistyczne powiedzenie, jesteś nieumytym, czerstwym chamem i słuchaj, co ci mądrzejsi mają do powiedzenia. No ale mądrzejsi nie są mądrzejsi, wszyscy ci badacze, naukowi, lekarze, żurnaliści, politycy oszukują, wszyscy po prostu już oszukują, z jakiegoś tam powodu chcą upiec sobie pieczeń przy tym ogniu tego wszystkiego, ale najgorsze jest to, że zakazują, że uciszają jakąkolwiek cywilizowaną rozmowę, jakąkolwiek chęć do tego, żeby po prostu zmierzyć te wszystkie liczby i tą naukę, no bo nauka to jest taka, że można ją zmierzyć, po prostu bierze się coś i się liczy, mierzy, robi jakieś proporcje, no i później ekonomicznie się balansuje, co jest najbardziej potrzebne dla społeczeństwa. W każdym razie Antoni Fauci w 83 roku powiedział, że dzieci będą chorowały. No to zainspirował falę antyhomoseksualną, no bo gdzie się ten AIDS zaczął? No te rozwydrzone lata 1970-80 to San Francisco na zachodnim wybrzeżu, czyli na Kalifornii, w Kalifornii tam, gdzie klimat jest dosyć przyjemny, tam nie ma zimy, nie ma mrozu. Jest w San Francisco, jest taka dzielnica Castro. Jeżeli będziecie kiedyś w Ameryce, no to nie wiem, czy będziecie chcieli pojechać, no ale to w tym czasie, no to właśnie tam byli panowie w biustonoszach, w skórzanych pasach, najróżniejszego rodzaju, to no można sobie wyobrazić, że Berlin 1920-30 lata, no to pomnożony razy 10, to właśnie ta dzielnica była Castro. Wszelakie rozwydrzenie seksualne, jakie tam może być, no to panowie, szczególnie panowie tam sobie
używali. No i tam rozwiązłość seksualna była taka duża. Mieli po 5, 10, 15 partnerów, no i to wszystko się rozprzestrzeniało. No i starano się przekazać, że heteroseksualni chrześcijanie, którzy w zasadzie tak nie skaczą na boki na lewo i prawo, no to wszyscy ci naukowcy, włączając Foci, doszli do wniosku, że trzeba wystraszyć heteroseksualnych, żeby mieć pieniądze. Później, kiedy nastąpiła ta fala antyhomoseksualna, no to Antoni Foci zrobił w tył wzrok, zrobił 180, no i powiedział, że w zasadzie to jego stwierdzenie to było niedorzeczne stwierdzenie, no i nie jest tak łatwo zarazić się AIDS-em przez jakieś kontakty, no ale było dużo maniaków, wariatów, którzy mówili, że AIDS można złapać przez całowanie, że można złapać przez komary, że można złapać przez to, że się usiądzie na siedzeniu na kiblu, gdzie ktoś siedział i tego rodzaju rzeczy właśnie były rozprzestrzeniane. Ponad 40 lat temu następny nienormalny fachowiec, Robert Redfield, lekarz wojskowy, który później teraz ostatnio, no to był w zasadzie jednym przewodzącym CDC, czyli ten Center for Disease Control, czyli Centrum Kontroli Chorób. No i on był lekarzem wojskowym i on napisał, miał takie niby badania, że żołnierze heteroseksualni będą tak samo chorzy jak obywatele homoseksualni. Nie pokazywał, czy to homoseksualiści w tym wojsku byli chorzy czy nie, ale powiedzieli, że to jest identycznie, że to jest to samo, że nie ma żadnej różnicy zarażenia. No tak rozpętali tą panikę, że nawet magazyny, miesięczniki, między innymi na stronie magazynu Life z 1985 roku, no to był taki potężny napis, że nikt nie jest bezpieczny od AIDS. Drugi magazyn Atlantic z 1987 roku, no to miał taki pierwszą stronę, że heteroseksualni AIDS, no i tam było napisane, że drugi stopień epidemii. Także straszyli nieustannie na lewo i na prawo. W rzeczywistości normalni lekarze, normalni badacze odkryli, że zarażenie się przez normalny stosunek pochwowy, no to jest jeden na 5 milionów, tak? No jeżeli nie jest się w tej grupie największego zagrożenia. Dużo ludzi, tych, którzy mówili, że złapali, szczególnie kobiet, że złapali AIDS, no to prawda była taka, że tam statystycznie 99%, no to albo używało narkotyków przez wszykiwanie, na wszykiwanie, no to wspólnych strzykawek i wspólnych igieł, no to jest krew, no albo miały stosunki, można powiedzieć, nie dopochwowe, tylko tak zwane greckie, no i tam ten krew i odbyt, no to troszeczkę się inaczej to odbywa niż normalne stosunki męsko-damskie. No i te szanse są kompletnie inne i to wszystko to zmienia. Także 1 do 5 milionów względem jakichś tam innych wyników. Ale centrum walki z AIDS-em pomimo wszystko pchał tą panikę. No i co oni zrobili? Wysłali z 100 milionów broszur do mieszkańców, do obywateli amerykańskich, czyli 100 milionów na 300 milionów, no to każda rodzina w zasadzie dostała coś takiego. W telewizji, w radiu mają prawo do państwowych takich ogłoszeń dla wspólnego dobra. No i wychodził taki facet i na tle rodziny i dzieci i mówił, jeżeli ja mogę dostać AIDS, no to każdy może dostać AIDS. No i to wszystko, panika była pompowana. Epidemiolodzy z centrum
kontroli chorobowych, chorób zakaźnych, no byli przeciwstawni, nie zgadzali się z tym wszystkim, no ale ich przełożeni jednak zmusili do tego, żeby pompować tą panikę, no bo konsultanci rynkowi powiedzieli, że jeżeli nie będzie się pompowało tej paniki na AIDS, jako takie uniwersalne zagrożenie, no to wtedy wszyscy ci normalni odpuszczą sobie i nie będą chcieli finansować dla tej małej grupy homoseksualnej, a jeżeli będzie się pompowało, że wszyscy są zagrożeni, no tak, wszyscy są zagrożeni, no to forsa się znajdzie. No i forsa się znalazła, no i została roztrzepana na najróżniejszych fachowców, poszło miliardy dolarów na te badania. No tam znaleźli te leczenie, znaleźli to środki medyczne, no ale w zasadzie to one były pomocne w 99% dla ludzi większego ryzyka seksualnego. No i dlatego te wszystkie grupy później zaczęły się ograniczać. No i później w ramach tej trzeźwości, czy tej czystości małżeńskiej zaczęli propagować te małżeństwa. No bo poprzednio, no tak średnio homoseksualny do lat tam 80-tych, 90-tych to miał około 15 partnerów. No to później tam to zaczęło się minimalizować do powiedzmy 5-6. No ale i tak te małżeństwa długo nie wytrzymują. Średnio pierwsze 100 takich publikowanych małżeństw homoseksualnych, no to rozwody nastąpiły w ciągu pierwszych 2 czy 3 lat, czyli dużo szybciej niż heteroseksualnych. No i ciekawe jest też to, że małżeństwa te kobiet, no to tam bardzo często są bijatyki, nieprawdopodobne bijatyki. Ciągle w nowościach są jakieś historie o dwóch paniach, które o dwóch żonach, które po prostu się lały jak bokserzy. No i ci naukowcy, ci wszyscy publiczni urzędnicy, politycy dolewali tej oliwy do ognia tylko dlatego, żeby mieć coś do roboty. Wszyscy ci, którzy się przeciwstawiali, między innymi w Nowym Jorku. W Nowym Jorku był taki komisarz od spraw zdrowia Steven Joseph. No i on popatrzył w 1988 roku na te wszystkie liczby, kto jest chory, kto nie jest chory. No i zredukował liczbę tych zachorowań o połowę. Jak zredukował o połowę, to wszyscy ci aktywiści, no to już wtedy, 1988 rok, ci wszyscy lewacy po prostu szli pod jego dom, pod jego biuro, pod jego pomalowali mu krwisto-czerwoną farbą jego dom, jego ofis, przerywali jego wypowiedzi, jego spotkania i tak dalej, po prostu terror komunistyczny już był wtedy. Drugą ofiarą w latach 1980 no to był autor Michael Fumento. On napisał taką książkę Mit heteroseksualnego AIDS. No i on tam przekazywał, że w zasadzie heteroseksualny AIDS, no to jest mało prawdopodobne statystycznie, no tak jak z paniką 19, jeżeli się nie ma kontaktu z innymi ludźmi, no to nie trzeba, biegając samotnie po ulicy, mieć maski, czy jeżdżąc samotnie samochodem, no ale tak kretyni do tej pory w Ameryce widać niektórych samotnie jeżdżących w samochodzie w masce, no ale co się stało? No już wtedy komuniści zaszczuli księgarnie, zaszczuli wydawnictwa, ta książka się nie udawała, własny wydawca przestał drukować od nowa, no i człowiek, który pokazywał, jaka jest prawda, nie udało się pokazać. Wywalili go z dwóch prac, między innymi z rządu federalnego, z Urzędu Federalnego, gdzie miał badać wpływ AIDS na społeczeństwo. No i wszyscy ci siewcy strachu, wszyscy ci handlarze strachu
po prostu nie ponieśli żadnych konsekwencji. Nic się nie stało. Te wszystkie przewidywania, wszystkie te błędy, wszystkie te kretyństwa, między innymi Antoniego Foci, od nowa to się zaczęło na panikę. Te fałszywe alarmy zapomnieli. Wszyscy zapomnieli. Przyszła panika 19, kiedy te wiadomości i publikacje zostały zdominowane przez naukowców, którzy przesadzili z ilością śmierci 10-20 razy, no i teraz od nowa zaczęli to mówić podobni naukowcy, że ludzie mogą zachorować na COVID przez dotykanie, że mogą zachorować przez oddychanie w jakimś pokoju. No CDC samo w sobie no to mówiło, że to potrzeba 15 minut, że trzeba być bez maseczki i że trzeba być powiedzmy 24 godziny. Przypadkowe 10 sekund na chodniku, no to nie ma żadnej szansy praktycznie. To trzeba oddychać twarzą w twarz 1,5 metra. No nie 1,5 metra, powiedzmy, no tak, 1,5-2 metry, no i ale w czasie tej epidemii AIDS, no to byli sceptycy, było więcej normalnych, byli sceptycy po stronie demokratów i po stronie republikanów, w tym czasie, kiedy Life promował te heteroseksualne śmierci co piątego człowieka, To magazyn Discovery właśnie miał takie artykuły, że śmiertelna cena z ktoś, kto może zapłacić, no to są z reguły ci, którzy mają stosunki, powiedzmy, niedopochwowe, tak? Sceptycy pochwy są bardziej narażeni. W magazynie Rolling Stones też był taki magazyn, który w zasadzie mówił, że heteroseksualny AIDS, no to nie za bardzo grozi. No wspominali tych sceptyków, no ale jednak ci ludzie, którzy krzyczeli, że koniec świata nadchodzi, przekonali społeczeństwo, urzędników. No i to się stało w zasadzie z COVID-em. Wszyscy ci sceptycy, tyle tylko, że sceptycy po stronie lewackiej, oni po prostu połknęli to wszystko jak kaczki. I sceptycy, no to są w zasadzie ludzie wolnościowi, ludzie, którzy mówią, że jest odpowiedzialność osobista, że podjęcie ryzyko, nie ma czegoś takiego, że samoobrona istnieje, ale obrona kogoś swoim działaniem, no to nie istnieje. No i lewacy doprowadzili do tego, że teraz wywalają ludzi z pracy, wywalają nauczycieli. Cała budżetówka jest steroryzowana. Cała budżetówka, czyli ludzie, którzy żyją z podatków i innych, urzędnicy, którzy żyją z podatków innych ludzi, jest wojsko jest zmuszane, no wszyscy ci, cała budżetówka jest zmuszana, ale najgorszy scenariusz taki, który był pchany, no i nie są dopuszczani ludzie, nie są dopuszczani, którzy pokazują, że ekonomicznie, społecznie, psychicznie, że to jest jedna wielka tragedia. Doktor Fauci, no to jest po prostu jeden wielki klaun. Za 2-3 lata wszyscy będą normalnie czytali o tej panice. Cała ta panika, establishment nie nauczył się nic z tej paniki AIDS. Jedynie co, to pomnożył szkody razy 10. Zdrowia dla normalnych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję. Jeszcze bardziej nie subskrybujesz? Tu jest strzałeczka do subskrypcji. Dzwoneczek dzin o codziennych powiadomieniach. Do następnego, codziennego, bardzo często zdemonetyzowanego filmiku. Zdrowia dla normalnych. Przekaz dla konserwatystów. Dziękuję, że wierzycie. Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. Czytajcie, patrzcie się, głosujcie na normalnych. Przekaz dla socjalistów, patrzcie się na cenę benzyny, na inflację. 2022, głosujcie na normalnych, przypiszcie się do republikanów albo do niezależnych. 2024, też trzeba wybrać normalnego. Zdrowia dla normalnych.